Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Silver Chains. No dobra, według tablicy Quidge'a naszą rodzinę opętała klątwa. My musimy ją w jakiś sposób zdjąć. Wow, popsułeś się czy na coś wskazujesz? Nie mam zielonego pojęcia, ale zobaczcie jak jego twarz wygląda. Typowa lalka z horrorów. Plansza Quidge'a. Duch skontaktował się ze mną za pomocą planszy Quidge'a, twierdząc, że jest moim ojcem. Nic nie rozumiem. Nie pamiętam ojca ani rodziny. Czy ja naprawdę tu kiedyś mieszkałem? Czy to oni uchronili mnie przed klątwą? Mogę im ufać? Zresztą i tak nie mam wyboru. Chyba muszę im pomóc. Okej, no dobra. Pierwsza część lalki. Mapa się zmieniła. Chyba muszę użyć monokla, aby zobaczyć miejsce, w którym powinienem rozpocząć poszukiwanie części lalki. No tak, faktycznie. Mapka się zmieniła. I tu mamy chyba jakąś wskazówkę. Okej. Cztery jakieś znaczki, które są ustawione w odpowiednią stronę. W dół? Prawo, lewo, góra. Cóż to może oznaczać? Dobra. Wow. Teraz mamy dwa miejsca, do których byśmy mogli się udać. Jedno znajduje się chyba piętro niżej, a jedno chyba piętro wyżej. No dobra. Tutaj mamy klatkę schodową. Tak więc może zaczniemy od góry. Z tego co pamiętam, strych. Albo raczej drugie piętro nie było aż takie wielkie. Więc może tutaj coś znajdziemy. Okej. Czyli muszę udać się prosto. Nie, poczekajcie. Muszę udać się tam. Coś dziwnego z tym się dzieje. Tak jakby w tym miejscu miała znajdować się jakaś część. Może pod podłogą. Ale zobaczcie w ogóle jak wygląda nasz cień. Wyglądamy jak chłopczyk. Mały chłopczyk, ale dobrze zbudowany. Czy ja coś tutaj znajdę? Halo? Czy znajdę tutaj jakiś element, który będę mógł zabrać? Mamy szafę. Szafę, do której mogę się schować. Tu coś jest. Robaki wychodzące ze ściany. What the fuck? Chyba idzie zjawa. Dokładnie. Wow, zdążyłem w ostatniej chwili. Ale ona naprawdę strasznie wygląda. Wychudzona, wysoka, pokrzywiona. Jest przerażająca. Zdecydowanie. Dobra, poszła. Ale jakim cudem nie usłyszała? Coś chyba wzięliśmy, tak mi się wydaje. Okej, co to jest? Brakująca część obrazu. No dobra. Wzięliśmy brakującą część obrazu. W takim razie, gdzie jest obraz? Może obraz znajduje się teraz na dole, tam gdzie jest ten drugi punkcik. Tak czy inaczej musimy tam się udać. Zejdźmy sobie zatem w dół. Czy to jest na tym piętrze? Nie, chyba jeszcze niżej. Okej. Coś mamy. Wzięliśmy jakąś głowę. Ta głowa wygląda jak dźwignia. Wow. Dobrze wiedzieć. Tylko nie mam zielonego pojęcia, na czym byśmy mogli jej użyć. Dobra. Chyba dotarliśmy na miejsce.
Wi-Fi. Czy coś tutaj znajdę? Mamy szafę. Wydaje mi się, że ja już tu chyba byłem wcześniej, aczkolwiek mogę się mylić. No nie, no tutaj nic nie ma. Tu dalej też mamy drzwi. What the fuck? Ja pierdzielę! Okej. Okay. Mieliśmy straszaka. Wystraszyłem się, naprawdę. Poważnie. Czyli coś tutaj musimy znaleźć. Mamy notatkę. Przez moje nowe lęki prowadzę nocny tryb życia. Ciągle śpię. Tylko nocą mam siłę wyczołgać się z łóżka. Wczoraj w nocy słyszałam kroki, jakby ktoś chodził po drewnianej podłodze i chichoty. Ten dom od dawna był pozbawiony śmiechu. Myślałam, że to dzieciom zabrało się na wygłupy i poszłam sprawdzić, co robią. Ale zastałam je w łóżkach, spały jak aniołki. Na korytarzu na drugim piętrze spotkała mnie nie Tamsin. Spojrzała na mnie, jakby zobaczyła ducha i zaciągnęła mnie do najbliższego pokoju. Dała mi moje leki, powiedziała, że nie mam opuszczać tego pomieszczenia. Wściekłam się i wytrąciłam jej z ręki te cholerne pigułki. Po jego grzyba mam przesiadywać cały dzień w pokoju. Nie mam prawa zobaczyć własnych dzieci. I tak mało kiedy się z nimi widuję. Dzieciaki potrzebują matki, a nie niani od siedmiu boleści. Co ona w ogóle robiła o tak późnej porze? Ta kobieta zaczyna mnie martwić. This woman must be my mother, but I don't remember anything from my childhood. Dobra, wydaje mi się, że ta wiedźma, która chodzi po tym domu, to tak naprawdę jest niania, a nie nasza matka. Matka chciała dla nas dobrze. Okej, mamy obraz. I umieściliśmy element. Dobra. Jak to było? To chyba było ustawione w górę. W prawo. W lewo. I to chyba było ustawione w dół. Dobrze to zrobiłem? Bo tutaj było na odwrót. Nic się nie dzieje. Okej, chyba będę musiał się cofnąć na górę i zobaczyć, jak to było dokładnie ustawione. Na szczęście daleko nie ma. Bo z tego, co pamiętam, to było właśnie na tym piętrze. Chyba tutaj. Czyli mamy tak. Dzyndzel, ten dłuższy ustawiony w dół. Okej. No dobra. Czy ja nie miałem tego ustawione w taki sposób i nic się nie działo? Prawo, lewo, góra. Dół, prawo, lewo, góra. Wydaje mi się, że miałem tak ustawione, ale mimo wszystko nic się nie działo. Może coś jeszcze musimy zrobić? Czyli tak, dół to musi być ustawione na prawo, czyli w ten sposób, to musi być ustawione na lewo, czyli w ten sposób, góra. Okej, wow. Mamy nogę. Nogę lalki. No dobra. Ale co w takim razie mam zrobić z tą nogą? Ktoś tam jest. To jest ten chłopiec.
Hej! Dlaczego zniknąłeś? Gdzie jesteś? Gdzie się podziałeś? Czyli coś muszę tutaj zrobić, tak? Nic tu nie ma. Jakaś notatka? Może da się otworzyć jakieś drzwi? No nie, był chłopiec i zniknął. A co pokazuje mi monokl? Monokl pokazuje mi, że mam udać się na górę. I tylko taki punkcik mamy zaznaczony. No dobra. Pytanie, czy to jest to samo miejsce, w którym znaleźliśmy ten kawałek obrazu, czy to jest jednak inne miejsce? To jest to piętro? Nie. Wydaje mi się, że jeszcze wyżej. No nie, no to jest to samo miejsce, ewidentnie. Tu też są drzwi, do których nie możemy wejść. Potrzebujemy jakiegoś szyfru. Ale prawdopodobnie ten szyfr dopiero znajdziemy w późniejszej rozgrywce. Tutaj mam wejść, tak? No dobra. Wow. Hej, mały! Kolejna część lalki. Wow, ślepy zaułek. Gdzie on w takim razie się podział? Czy będziemy mieli coś w rodzaju labiryntu? No tak to wygląda. Okej, tędy też nie przejdziemy. Dobra, widziałem, że pobiegłeś tędy. Gdzie jesteś? Hej! Dobra. Dziurwa w ścianie, przez którą nie przejdziemy. Ale być może da się to w jakiś sposób obejść i dostać się w tamto miejsce. Tylko nie tędy. Chyba dotarłem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wow! Ale tutaj nic nie ma. Dobra, to nie wróży niczego dobrego. Te dźwięki, jakby wszystko miało się zaraz zawalić. Cholera. Labirynt i szczęka lalki. Myślałem, że już na zawsze utknę w tym labiryncie. Jest taki duży. Jakim cudem zmieścili go w domu? Kto porywał te części? Ktokolwiek to był, nie chciał, aby ktoś to znalazł. Wciąż brakuje jednej części. Wciąż brakuje mi jednego elementu. Kolejna łazienka. What the fuck? Ja pierdolę. What the fuck? Okej. Krew na ścianie. Czyli to nie była ta zjawa, która mnie cały czas goni, tylko jakaś inna. Spójrzmy na nasz monokl. Mamy kolejny punkt. Czyli prawdopodobnie tam musimy się teraz udać. I ten punkt znajduje się na dole. Nie, gra jest naprawdę klimatyczna, na swój sposób przerażająca. Grałem we wiele horrorów już, ale ten mimo wszystko jest inny niż inne. Fajny jest, naprawdę fajny i wciągająca fabuła i straszny. Nie jest jakoś specjalnie trudny. Okej. Czy to jest tu? No kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że... Chyba jednak na piętrze na górze. Nie jest ta gra jakoś specjalnie trudna. Łamigłówki też nie są wymagające. Gra się przyjemnie. Okej. O kurde. Lalka wisielec. No
naprawdę straszna. Creepy. Ale widzę, że pomału docieramy na miejsce. Dokładnie. Aha. Drzwi z pentagramem, tak? I tam znajdę ostatni element. Teraz te drzwi są otwarte. Wcześniej były zamknięte. Mam jakąś walizkę. I kolejną notatkę. Jak umieścić duszę w lalce? Nóż. Chyba jakaś roślinka. Pentagram. Wow. Tu też coś leży. Jakaś notatka. Wczoraj wieczorem dzieci gorączkowały i miały drgawki. Natychmiast pobiegłam po apteczkę do pokoju Tamsin. Zastałam tam przeraźliwą scenę. Tamsin siedziała na środku, a przed nią ta okropna lalka. Widziałam okrąg z jakimiś symbolami, a gdzie nie spojrzała ciała zwierząt. Siedząc, otoczona tymi okropieństwami, Tamsin mamrotała coś. Nagle zrozumiałam. To wiedźma. Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Wiem tylko, że walczyłam z nią, a gdy się ocknęłam, zaciągnęłam Tamsin do najdalszego pomieszczenia. Gdy zamknęłam ją w środku, dzieci od razu poczuły się lepiej. Lalkę ukryłam w kufrze, aby nikt jej nie znalazł. Nie mam pojęcia, co Tamsin z nią wyprawiała. Wzięłam leki na uspokojenie. Rano muszę rozprawić się z wiedźmą. To wina tej kobiety, czyli wina niani. To po cholerę ją zatrudnialiśmy. Okej, tu coś mamy. Hej! Chłopcze! Wydaje mi się, że wzięliśmy ostatni element. Gdzie jesteś? Czyli rozumiem, że mnie gdzieś prowadzisz. Wow! Ty znikasz! To nie fair. My tak nie umiemy. Gdzie teraz pobiegłeś? Tutaj? Jesteś. No zaczekaj, naprawdę zaczekaj. Jak mam cię złapać, cholerny bachorze? Rozumiem, wejście na strych. Skubany, no. Skubany zwiał. Monokl. Wskaże mi kolejne miejsce? No nie. Czyli domyślam się, że musimy cofnąć się do tabliczki Quidditcha i przekazać te elementy lalki, które udało nam się znaleźć. Tylko teraz pytanie. To było chyba piętro niżej i po prawej stronie, o ile dobrze pamiętam. W tym pomieszczeniu, tak? Dokładnie. Who are they? Okej, otrzymałem klucz. Znajdź 5 rysunków klątwy. Klucz. Klucz do biblioteki. Gdzie była biblioteka? Nie pamiętam. Aczkolwiek wydaje mi się, że są dwa miejsca z kłódką. I te dwa miejsca chciałbym odwiedzić. Czy coś się tutaj zmieniło? Tak. Open. Mamy jakiś pentagram. I zegar. Który jest ustawiony na godzinę albo pierwszą, albo 12:05. Dłuższa wskazówka pokazuje minuty. Mniejsza godzinę. Czyli godzina pierwsza. No dobra. Gdzie była biblioteka? Czy to było gdzieś tutaj? Może jednak gdzieś tutaj.
Toaleta. Pytanie, na którym piętrze my się aktualnie znajdujemy? Jesteśmy na parterze czy pierwszym piętrze? Teraz wchodzimy na piętro ostatnie, czyli piętro drugie. Dokładnie. Tutaj mamy drzwi z szyfrem. A mi się wydaje, że biblioteka była albo na pierwszym piętrze, albo na parterze. Chodźmy zatem tędy. Wow, ślepy zaułek. Mogę przejść tędy. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz zrobimy sobie małe kółko. Tu na pewno nic nie było, tak? Przejdźmy tędy. I mamy zejście niżej. Tu był chyba nasz pokój, tam dalej jest łazienka, czyli przejścia nie będzie. Tu też nic nie ma. Okej. Czyli chyba jednak musimy zejść piętro niżej. Czyli wychodzi na to, że na parter. Tutaj mamy drzwi z kłódką. Nic tu nie ma, tak? Find the picture of the sun. Znajdź słońce, znajdź słońce, znajdź słońce w bibliotece. Księga. Czyli rozumiem, że szukamy jakiejś księgi. No bo czego byśmy mogli szukać innego w bibliotece? Tylko księgi. Znajdź słońce. Możliwe, że jest to jakaś wskazówka. Niekoniecznie chodzi o księgę. O. Wow. Mamy głowę. I wzięliśmy jakiś element. Klucz do pozytywki. Gdzie jest pozytywka? Do jasnej cholery. Czy to jest to? Stojad. Zielnik z stojadem, zwany również kwiatem wiedźmy. Wow. Czy my widzieliśmy gdzieś pozytywkę? Oto jest pytanie. No bo tak, teraz znajdujemy się w bibliotece. Wyjdźmy tutaj. Ale tu chyba nic nie ma. Monokl też mi nic nie pokazuje. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być pozytywka. Naprawdę. Nie przypominam sobie, żebym ją gdziekolwiek widział. Chyba, że chodzi o tą lampę w naszym pokoju, ale raczej wątpię w to. Chociaż możemy się tam przejść. To jest pozytywka? Nie. Czy gdzieś tu jest pozytywka? Nie. W toalecie raczej takowej nie znajdziemy. Okej. Przejście zamurowane. To sobie już czytaliśmy. Podpowiedź może być na ostatnim piętrze. Tam na ścianie, gdzie zawsze pokazywały nam się wskazówki. I myślę, że chyba w tym momencie się teraz tam udamy. No bo tu też nigdzie pozytywki nie było.
Pyk, pyk, tak się jeszcze rozglądam. Open. Ustaw na godzinę pierwszą. I to był pokój. To był pokój z tym pentagramem. Gdzie on się znajdował? Kurde, już nie pamiętam. Nie pamiętam, jak tam dotarłem. Czy to było tutaj? Nie. Gdzie był ten pokój? Na pewno tam będzie jakiś zegar, gdzie będziemy mogli to włożyć. Jednak ten dom to jest jeden wielki labirynt. Naprawdę, łatwo się pogubić. Jeżeli nie ma się orientacji w terenie, no to ciężko będzie znaleźć ten konkretny pokój. Tu jest wszystko pozamykane. A tutaj nigdzie przejścia nie ma. Patrzcie, mamy zegar. Ale raczej wątpię, żeby chodziło o ten zegar. Nie ma wskazówek. Halo, pokoju, gdzie ty byłeś? Zaginięcie lalki. Lalka przepadła. Co się mogło stać? Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Znalazłem w bibliotece klucz. Może pasuje do szkatułki znalezionej w pokoju, w którym się obudziłem. W pokoju, w którym się obudziłem. No dobra. Ja pamiętam, gdzie był ten pokój. Dokładnie pamiętam. Ten pokój znajdował się tutaj. Pyk, pyk. Wow. Halo. Kolejny straszak. Mamy pozytywkę. Wróć. Coś wzięliśmy. Cholera. Wiedźma. What the fuck? Ja pierdzielę! Czy ja zginąłem? Nie, nie wiem. Gdzie jestem? O cholera. Nie mam zielonego pojęcia, czy ja zginąłem. Jestem teraz w zaświatach, czy... No co się wydarzyło? Mamy to drzewo. To drzewo, które spłonęło w jakichś dziwnych okolicznościach. Dokładnie się mu przyjrzę. Jest notatka. Koniec. Po wczorajszym diabelstwie obudził mnie koszmar. Poszłam sprawdzić, co u dzieci, ale żałuję, że w ogóle się obudziłam. Tansin stała w ich pokoju, szepcząc coś. Moje ukochane dzieci leżały u jej stóp, martwe i pokryte krwią. Słysząc, jak wchodzą, wiedźma rzuciła się na mnie. Krzyczała, że to wszystko moja wina. Zaalarmowane krzykami służące przybiegły i ściągnęły ze mnie Tamsin. Jej twarz była pełna gniewu i nienawiści wobec mnie. Ciągle powtarzała, że zabiłam własne dzieci. Zupełnie oszalała. Spojrzałam na moje maleństwa i wpadłam w furię. Ta kobieta zamordowała moje skarby. Zasługiwała na śmierć. Powiesiłyśmy ją na podwórku. Chciałam, aby poczuła mój ból. Ból matki, która straciła dzieci. Niestety jedna ze służących zdradziła mnie i pomogła potomstwu wiedźmy uciec. Harold, Eli, Timmy, nie wiem jak zapanować nad tym bólem. Tamsin.
I remembered that's my mother's name. But she couldn't do it. I don't want to believe it. Wow. Wisząca kobieta. Peter, synu najdroższy, nie zostało mi dużo czasu. Wygląda na to, że nie będzie mi dane zobaczyć, jak dorastasz. Wybacz. Robiłam wszystko, co w mojej mocy. Walczyłam dla ciebie i innych, ale teraz wiem, że mój jedyny syn zostanie osierocony. Kazałam Meredith zabrać cię do tego przeklętego miejsca. Oby klątwa marionetki nie przeszła na ciebie. Wszystko zdarzyło się tak szybko. Mam nadzieję, że Meredith znalazła jakiś wisiorek i ci go wręczy. Ono chroni cię przed klątwą. Czas na mnie. Niech los będzie ci łaskawy. Całusy, mama. Czyli to była nasza mama, czy nie? What the fuck? Ja pierdzielę. My mother tried to protect this family, not harm it. But who killed Ellie and Timmy? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, moi kochani, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Piona.